Dzień dobry, panie K. Szkoda, że nie ma pan herbaty, panie K. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Gorąca woda dla pana. A panowie w jakiej sprawie? Jest pan winny zbrodni. Co? Idziemy się przejść, panie K. Gdzie idziemy? Na komisariat. Nasza zguba. Komendancie, przedstawiam panu Józefa K. Dobra robota, chłopaki. Spocznijcie sobie. Może polejemy, chłopaki? No pewnie, panie komendancie. Pije się pan, panie K? Żartowałem! Panie komendancie, żona czeka. No może żonać! Napijemy jeszcze, nie? Trzymaj, bądź! No to zostaliśmy sami, panie K. Jak widać. A tak w ogóle, to o co jestem oskarżony? O zbrodnię! O zbrodnię, panie K! Za jaką zbrodnię, do cholery! Koniec tych głupich pytań, panie K. Zobaczymy się jutro w sądzie. Pobudka, aspirancie! Proszę go odprowadzić do drzwi. No. Nie wiem, gdzie jestem. Zagubiłem się. A może to świat mnie zagubił? Może to świat mnie zagubił? A może to świat mnie zagubił? Nie wiem, gdzie jestem. Zagubiłem się. Zagubiłem się. Nie wiem, gdzie jestem. A może to świat mnie zagubił? Gdzie jestem?
Witam Państwa na sprawie Józefa K., winnego zarzucanych mu czynów. Proszę sobie usiąść. Czy mógłbym się w końcu dowiedzieć, o co jestem oskarżony? A od kiedy jesteśmy na ty, panie K? Zresztą, po co panu ta wiedza, skoro jest pan winny? Już został pan osądzony, a spotkaliśmy się tutaj tylko po to, żeby to panu oznajmić. Więc jaką karę poniosę? Najwyższą, panie K! Zostanie pan rozstrzelany! To jeszcze dziś! Zbrodni? Uwaga! Werdykt sędziowski! Oskarżonego Jerzego N. uniewinniam. Zamykam rozprawę. Zastanawiacie się, co było inspiracją dla tego filmu i w zasadzie czemu on powstał? To odpowiedź jest prosta. Podobał mi się ten motyw, to ujęcie, kiedy para leciała z tego kubka z gorącą wodą. Fajnie to wygląda. Dzięki.